odcinkach opowiedzieliśmy Wam o Radzie Gminy i organach wykonawczych w gminie, czyli wójcie, burmistrzu i prezydencie miasta. Dziś czas na ostatnią instytucję w samorządzie gminy, o której opowiemy. Urząd Gminy. Zapraszam. Urząd Gminy, tak jak to było w przypadku Rad Gminy, jest równoważny w miastach z Urzędem Miejskim. Celem jego działania jest wspomaganie włodarza gminy w realizacji zadań należących do gminy ze względu na prawo i uchwał podjętych przez Radę Gminy. W miastach na prawach powiatu Urząd Miasta stanowi jednocześnie starostwo powiatowe. Urzędy miejskie składają się z równorzędnych biur i wydziałów powołanych w celu prowadzenia konkretnych tematów, np. Wydziału Spraw Obywatelskich. Wydziały i biura składają się z referatów, które mają konkretny cel, np. wewnątrz Wydziału Spraw Obywatelskich działa referat dowodów osobistych. Urząd Gminy jest jednym z tych, w których załatwia się wiele spraw ważnych z perspektywy nas, zwykłych obywateli. To właśnie w Urzędzie Gminy składa się wniosek o dowód osobisty, który na przykład pozwala nam podróżować bez problemów po całym obszarze strefy Schengen. Tutaj też należy skierować, chcąc zarejestrować działalność gospodarczą. Urząd Gminy zajmuje się także wydawaniem aktów ślubu i zgonu. Starostwo powiatowe jest urzędem podobnym do Urzędu Gminy. Różni się tym, że działa na większym terenie. Starostwo jest siedzibą starosty i ma pomagać mu w realizowaniu uchwał Rady Powiatu i zadań, które na powiat nakładają ustawy. W miastach na prawach powiatu funkcję starostwa przejmuje Urząd Miasta. Tak jak Urząd Gminy, tak i Urząd Powiatu jest ważny z perspektywy zwykłego obywatela. To właśnie w starostwie zarejestrujemy nasz pierwszy samochód, zdobędziemy pozwolenie na budowę, czy jeżeli zajdzie taka potrzeba, złożymy wniosek o zmianę imienia i nazwiska. Urzędy Gminy i Powiatu, poza tym co Wam przedstawiliśmy, zajmują się wieloma innymi rzeczami, które z perspektywy przeciętnego obywatela są mało interesujące, co nie zmienia faktu, że są ważne. Na przykład podejmowanie decyzji i kreowanie strategii pomocy gminy, dzięki czemu zyskuje ona turystów, którzy kupując i wydając pieniądze wzmacniają lokalną gospodarkę. Pamiętajmy, że urząd to nie tylko nie zawsze sympatyczna pani z okienka, to przede wszystkim duża instytucja ważna dla działania gminy i powiatu.